Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica ze studia telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem ojciec Zbigniew Piękos. Witam serdecznie, pozdrawiam Państwa i pozdrawiam naszego gościa, z którym rozmawialiśmy przed tygodniem o sytuacji. Praktycznie w Stanach Zjednoczonych, ale to jest ogólny, można powiedzieć, takie spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. I cieszę się, Panie Andrzeju, że znalazł Pan czas i znowu możemy dziś się spotkać, aby kontynuować temat sprzed tygodnia. A przypomnę, że zakończyliśmy właśnie na wyborach, gdzie niestety zwycięstwo odniósł pan Joe Biden, chociaż wszystko wskazywało na to, że mocnym kandydatem, żelaznym kandydatem i wygranym jest pan Donald Trump. Dzień dobry, witam. Tak, tak, skończyliśmy na tym, że Joe Biden zasiadł w Białym Domu, a wiceprezydentem została pani Kamala Harris. Pani Kamala Harris... To marksistka i to też jest bardzo ciekawe, bo tam musiały być jakieś targi mocne w Partii Demokratycznej, żeby ona została wiceprezydentem. Musiały być mocne targi. Mnie się wydaje, że to były chyba życzenie pana Sandersa, który był jednym z kandydatów na prezydenta i on za to, że ustąpił, zażądał, żeby ona. Była wiceprezydentem, tak mi się wydaje, ale, ale wróćmy do tego. Biden przy władzy osiedlił się w Białym Domu, no i co nas zaskoczyło na samym początku jego rządów? No oczywiście to, że dość niedołężny w sensie poruszania się, w sensie powiedzmy reagowania, to chyba są jakieś objawy postępującej choroby. Natomiast Bardzo wielka aktywność w produkowaniu kolejnych ustaw. To bo jest prezydent, który w ciągu pierwszych stu dni wyprodukował największą ilość ustaw. On wiedział, że niektóre ustawy, on nie jest w stanie prze tego prze prowadzić przez kongres, no to taką ścieżką, którą robi prezydent zazwyczaj, to jest tak zwane ustawy prezydenckie. I tych ustaw on wyprodukował najwięcej chyba z prezydentów. Bardzo aktywny. Przy czym no, trzeba sobie zdawać sprawę tego typu, że te ustawy to nie wymyślał Joe Biden. Na pewno nie. No, jeżeli on ma kłopoty z wejściem, my o tym powiemy, z wejściem do samolotu i się trzykrotnie potyka na schodach, to nikt mi nie powie, że jest równie biegły przy robieniu ustaw. Te ustawy oczywiście robiło te zaplecze, a głównie autora tych ustaw widzę raczej w otoczeniu pani. Kamali Harris, która, jak powiedziałem, jest i ona się do tego przyznaje, jest absolutnie marksistką, otoczoną przez bardzo głęboko zaangażowane lewactwo. I te ustawy były na samym początku, te, które kiedyś za Donalda Trumpa miały na przykład zatrzymać imigrację. Ta ustawa została zlikwidowana jako pierwsza, i on stawił swoją, którym otworzył granicę, południową granicę Stanów Zjednoczonych, otworzył do emigracji. Ja za moment powiem, dlaczego tak on to zrobił, ale to zrobił bardzo szybko. W związku z powyższym zatrzymała się budowa tego muru, który miał ograniczać dopływ imigrantów, i następowały kolejne, bardzo takie szybkie ustawy prezydenckie które za główny cel miały zablokowanie tego, co wniósł prezydent Trump. To były te pierwsze 100 dni. No i tam oczywiście planowano już wyprawy, w które się uda prezydent Joe Biden do Europy. Tam już było planowane, że w, w czerwcu, w lipcu będą spotkania w Europie, a w ogóle jak będą wyglądały jego stosunki z liderami Unii Europejskiej z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, a przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej. Tu była duża cisza. Ja czekałem na to mocno i szukałem wiele źródeł. Dlaczego tutaj na odcinku Chińskiej Republiki Ludowej jest tak mało, mało aktywności? Bardzo mało. W tych początkowych trzech miesiącach. No, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten raport Johna Ratcliffe'a, tego szefa wywiadów wszystkich, on między innymi ten raport, i to były takie przecieki, zawiera bardzo dużo na temat rodziny Bidenów, na temat, ro, na temat kontaktów rodziny Bidenów, głównie syna Huntera, ale nie tylko brata, bratowej z Chińską Partią Komunistyczną. Bo była przecież już ja nie mówiłem o niej w tej pierwszej części afera z tym, le, tym laptopem Huntera, który zostawił go gdzieś tam w jakimś punkcie naprawczym, zapomniał go odebrać. Ten go przekazał jakiejś agencji. I tam się okazało, że tam jest tyle wiadomości na tym laptopie, które biją w rodzinę Bidena, wręcz, że Chińska Partia Komunistyczna kontroluje zarówno syna, a przez syna kontroluje ojca. No i ta mała aktywność odnośnie Chińskiej Partii Komunistycznej obecnego prezydenta jest zrozumiała. On po prostu musiał się do tego przygadać, no co teraz zrobić. No a przede wszystkim jest taka mała sprawa, dla nas może, że ona jest mniej ważna, ale dla niego bardzo ważna, jakie kwity ma Chińska Partia Komunistyczna dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Boże, ma to na pewno, tylko jakie? Jaki stopień rażenia jest tych kwitów? To może lepiej tego nie ruszać. To w ogóle wynika z działań ludzi. Ludzie, którzy się czegoś boją, to na razie tego nie ruszają. I prezydent Stanów Zjednoczonych też tego nie ruszał. Nie wiadomo, może się Chińczycy odkryją, co tam się dalej, dalej za tym kryje. Ale parę rzeczy było, że był zauważalny kryzys w stosunkach między Pentagonem a Białym Domem. Kryzys. Mimo zmiany szefa Pentagonu, bo został nim emerytowany generał Austin, Murzyn, został szefem Pentagonu, to było publiczną tajemnicą, że to jest oczywiście awans. Ale generalnie on nie niesie za sobą nic, bo siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są absolutnie niechętnie ustosunkowane do mieszkańca Białego Domu. To tego, o tym epilogu, jaki epilog jest tego sobie powiemy, ten epilog może od razu powiem, bo to warto, warto zerknąć. Kilka miesięcy później, zdaje się, kwiecień, maj, ten, ten, ta niechęć Pentagonu znalazła. Swoje odzwierciedlenie w liście 120 emerytowanych generałów i admirałów US Army, czyli Armii Amerykańskiej, do, i tu ciekawa rzecz jest, nie do Bidena, do narodu amerykańskiego, w którym autorzy, którzy się podpisali pod tym listem, 120, jak ja powiedziałem, generałów i admirałów, którym mówią, że. Z Kraj stacza się na, lewi, na lewackie pozycje, że zagraża Stanom Zjednoczonym chaos, i oni zawiadamiają naród amerykański, że jest bardzo źle. To było absolutne uderzenie w Biały Dom. Biały Dom to zignorował, że to ci goście są emerytowani, nie mają nic do powiedzenia. No, no, nie ma takich rzeczy, że emerytowani generałowie nie mają nic do powiedzenia, bo oni mają swoich następców, swoich ludzi w Pentagonie i z tego wynika również ta niechęć Pentagonu do Białego Domu. To jest bardzo rzecz, która myślę martwi administrację prezydenta Bidena. W połowie lutego zdarza się bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bardzo. Dowiadujemy się o niej dopiero ja myślę, byśmy się dopiero dowiedzieli o tym w połowie czerwca tego roku, ale to się zdarzyło 14 lutego. 14 lutego na pokładzie samolotu lecącego z Hongkongu do Los Angeles znajduje się wiceminister chińskiej bezpieki, czyli w zasadzie szef kontrwywiadu Chińskiej Republiki Ludowej z córką, która notabene studiuje w Stanach Zjednoczonych i niby wygląda, że on wraca z córką, a to jest ucieczka. Na lotnisku w Los Angeles czeka na, czekają na niego funkcjonariusze takiej wywiadu amerykańskiego, która się nazywa DIA, to jest Defense Intelligence Agency. To jest jedna z pięciu agencji, która nie lubi właśnie Białego Domu, bo pozostałe cztery agencje to agencja. Pozwolą Państwo, że tu zerknę, bo nie wszystko jestem w stanie aż tak spamiętać. Agencja to jest Wywiad Sił Powietrznych, Wywiad Sił Lądowych, Marynarki i Korpusu Piechoty Morskiej. Te cztery plus ten jeden, ten, 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 do którego on się zgłosił, te pięć. Głównych wywiadów armii amerykańskiej nie lubią białego domu. To też Dong Jingwei po wylądowaniu w, w Los Angeles, momentalnie się oddaje w ręce wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo znaczące. Nie CIA, nie FBI, nie żaden wywiad cywilny, który jest przesiąknięty, a wręcz opanowany przez Biały Dom, żaden z tych wywiadów nie ma do gościa dojścia. Mało tego, Dong znika w tak zwanym safe house, czyli bezpiecznym domu i Biały Dom, jak myślę, nie wie gdzie on jest. No nie, myśl, nie, nie, nie muszę chyba tłumaczyć, że mi wiceminister bezpieki chińskiej jest najwyższy, jak do tej pory rangą, który uciekł z Chińskiej Republiki Ludowej w ciągu całej, ile lat trwa? 49? Powstała Republika Chińska Ludowa. Do dzisiaj no to jest ile? 51 lat, 72 lata. To jest pierwszy przypadek Ucieczki tak wysokiego rangu. Oczywiście, że facet nie przyjechał, że tak powiem, z, przy, z przyborami do golenia i z notatnikiem do pisania. Przyjechał z walizką, w której jest bardzo, bardzo dużo ciekawych dokumentów. Ja tylko teraz powiem, że w tych dokumentach jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim takie przecieki, być może to są przecieki kontrolowane, no ale prawdopodobnie są prawdziwe. Otóż to jest dowody na to, że wirus zwany COVID-19, a właściwie to chiński wirus, nie jest żadnym naturalnym i nie przyniósł go w plecaku nietoperz do laboratorium. Tylko z laboratorium. Weź. Tylko został wyprodukowany w, la w laboratorium. W laboratorium, które jest własnością chińskiej armii ludowej. A lekarze tam pracujący, czy naukowcy, to są oficerowie chińskiej armii ludowej. I tam on został wyprodukowany. I teraz, jeżeli on tam został wyprodukowany, to teraz już rozumiemy, a i że nie wydostał się przypadkiem, że sprzątaczka zapomniała zamknąć drzwi i wirus chyc na ulicę, no, został celowo rozprowadzony po świecie, i teraz możemy zrozumieć, dlaczego Loty międzynarodowe. Lotnisko, lotnisko międzynarodowe w Wuhan było otwarte, żeby chińscy nosiciele wirusa, ale nie w sobie, tylko w walizkach, czy gdzieś tam, co oni go wieźli, rozwieźli go po całym świecie, ze wskazaniem USA. Tak mówią podobno, podobno. Materiały, które przywiózł minister Dong. Minister Dong też przywiózł listę obywateli amerykańskich, którzy byli związani z finansowaniem laboratorium w Wuhan, którzy, tak jak na przykład dr Fauci, który jest urzędnikiem państwowym, przeznaczał tam duże pieniądze państwowe. Ale ta lista też pokazuje, tych władców, taki był film Władcy Pierścieni, nie? no to prawie ci panowie, ci, którzy mają dużo pieniędzy i uważają, że mogą się uważać za bogów. I tam są nazwiska tych panów, że oni finansowali, to ich prywatne źródła, bo to są też prywatne, tam były państwowe i prywatne źródła, które finansowały powstanie tego wirusa. I teraz jest takie pytanie, ja co prawda trzymałem na koniec, ale warto je teraz powiedzieć. Otóż, jeżeli się okaże, bo jeszcze minister Dong nie wystąpił na konferencji prasowej, jeszcze go nie widzieliśmy. Źródła w Chinach, gazety Chińskiej Republiki Ludowej, twierdzą, że minister Dong jest w dalszym ciągu w Chinach, do pracy właśnie poszedł. O, z córką był na spacerze, i tak dalej, i tak dalej, a Dong jest w tak zwanym safe house, czyli w tym domu, ukryty. Tam też jest cała dokumentacja z Komunistycznej Partii Chin, CCP, odnośnie współpracy rodziny Bidenów z Komunistyczną Partią Chin. Dlatego minister Dong oddał się w ręce wywiadu wojskowego, a nie wywiadu, w którym zawiaduje Biały Dom. Tam jest wiele, wiele ciekawych rzeczy, ale z tego wynika taki wniosek. Jeżeli się okaże, jeżeli Kongres Stanów Zjednoczonych podejmie śledztwo, a już podejmuje, bo zaraz, zaraz będę mówił o tym, jak następuje konsolidacja Partii Republikańskiej, co zamierza dalej Trump, może od tego zacznę. Donald Trump w momencie, kiedy przestał być prezydentem, zajął się tym, co powinienem, się zająć? Co powinienem powinien się zająć? Przejęciem partii republikańskiej, czyli tak zwana praca od podstaw. To jest żmudna praca i prezydent Trump bierze udział w tym do dzisiaj i będzie brał długo. On już są sondaże, które wskazują, że 75% partii republikańskich pobiera popiera Donalda Trumpa. Co to znaczy? To znaczy, że tacy panowie, jak Speaker Senatu, pan McConnell, czy pan Mitch, zapomniałem, Romney, czy pani Liz Cheney, czy jeszcze tam paru ważnych gości, że oni niestety już reprezentują 25%, i ta liczba maleje. Czyli jeżeli pan Donald Trump ma opanowaną Partię Republikańską. To ta partia republikańska w jego rękach, a jak mówię, proces cały czas się dzieje, bo na przykład tu podam przykład, pani Elis Stefanik, podobno polskiego pochodzenia, aczkolwiek też twierdzą, że czeskiego. Elis Stefanik, która wymieniła panią Lis Cheni jako spikerka Izby Reprezentantów, znaczy szefowa. Republikanów w Izbie Reprezentantów. Czyli tu już nastąpiła wymiana na lepsze, czyli człowiek, który popiera Trumpa, pani Elis Stefanik, jest szefową Republikanów w Izbie Reprezentantów. I ten proces postępuje. Ja rozumiem, że do tego dochodzą to, o czym nie mówiłem. Rozpoczęły się audyty w kilku Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Arizona, Ohio, Michigan. To są trzy, które są aktualnie, i zdaje się, że dzisiaj nawet miały przyjść wyniki, jak to wygląda. W każdym te audyty są częścią, bo teraz mówimy o, o tym, o, o czym powinien powiedzieć. Jeżeli Donald Trump ma o, opanowaną Partię Republikańską, czyli ta praca od podstaw. To w takim razie jaka jest strategia partii republikańskiej? Ja mówiłem, że jeżeli wtedy w poprzedniej audycji, że jeżeli Donald Trump tak pasywnie podszedł do tego oszustwa wielkiego, w którym przegrał, to muszą być tego jakieś poważne przyczyny. Jakie? No jest coś ważniejszego. Coś wie, czego my nie wiemy. Tak. Mnie się wydaje, że ta konsolidacja partii republikańskiej, te wszystkie rzeczy, które oni robią, bo ja jeszcze nie wspomniałem, że już się odbyły dwie konferencje prasowe, na których kongresmeni i senatorzy republikańscy wskazywali na doktora Fauci jako tego, którego. Powinien, to jest zdrada stanu, że on mu, musi być zmuszony przez kongres do zeznań, bo jemu, jeżeli zezna kłamstwo, to im grozi więzienie. Czyli kongres tego przesłuchać. Były trzy konferencje prasowe republikanów, bardzo udane. Bardzo. Ze wskazaniem palcem na doktora Fauci, ale na przykład senator McCarthy użył takiego sformułowania, że, znaczy, Mówi, powiedział w ten sposób: Myśmy osiem miesięcy negocjowali z demokratami na temat wszczęcia śledztwa w sprawie tego wirusa. Nawet zgodziliśmy się na to, żeby media, medium, które by to relacjonowało, był Washington Post, który to Washington Post jest wrogo ustawiony do Republikanów, a głównie do prezydenta Trumpa. Nawet na to się zgodzili. I kiedy doszło do sfinalizowania sprawy, ci demokraci powiedzieli nie. I na to powiedział McCarthy taką rzecz. Ja nie wiem, nie mogę powiedzieć. Tak między nami mówiąc, na pewno wie, tylko nie może na razie powiedzieć. Jak wielkie są wpływy chińskiej partii komunistycznej w partii de de demokratycznej? Ale muszą być porażająco wielkie. Porażająco wielkie, dlatego że oni się wycofali, w ogóle nie chcieli prowadzić tego śledztwa. I z tego wynika, że ta konsolidacja partii republikańskiej postępuje i ona jest ważną rzeczą. I ja zaraz tu puszczę kilka punktów, ale jeszcze jedną rzecz chciałem nadmienić. Otóż demokraci po tym oszustwie wyborczym wpadli na genialny pomysł, że zmienią prawo wyborcze. Zmienią prawo wyborcze na takie które pozwoli każdemu, kto się znajduje na terenie Stanów Zjednoczonych, pójść do punktu wyborczego głosować i oni nie będą tam na miejscu prawa, mieli prawa sprawdzać, kim ten go jest, jakiekolwiek personalia. Nic, nie musi żadnych dokumentów pokazywać. Gdyby to im się udało, to mają zapewnione rządzenie do końca świata jeden dzień dłużej. I już to przepchnęli w Izbie Reprezentantów, gdzie jest większość demokratów. No i kolejnym punktem był Senat, bo tam trzeba. W Senacie jest taka opcja, która pozwala pewne rzeczy blokować i ona się nazywa filibuster. Filibuster to jest coś takiego jak pirat, czyli takiego, coś takiego jest na granicy legalności. Filibuster. I ten filibuster pozwala na to. Że mówca, na przykład, republikani, nie chcąc, żeby demokraci coś przepchnęli, to zaczyna mowę i nie ma limitu czasowego. Może przemawiać 12 godzin, 17, 18, a się skończy sesja i ustawa nie przeszła. To jest filibuster. I pierwszą rzeczą, co demokraci chcieli zrobić, zlikwidować ten filibuster. Ale żeby zlikwidować filibuster, w Senacie musi być w ten sposób, że oni muszą mieć 60. Senatorów musi być za, a oni mają tylko 50, bo jest pół na pół, 50 na 50. Czyli musieliby dziesięciu Republikanów przekonać, żeby nie było tego filibustery. To się nie udało, sprawa cała upadła. I teraz, jak tak spojrzymy na ten, powiedzmy, prawny bubel, który oni chcieli, to nawet nie prawny, to przestępstwo, pod, ten praktycznie. Żeby każdy, kto wyląduje, wyobraźmy sobie, przypływa statek z Chin, przywozi 10 tysięcy gości, ląduje na plaży w Florydzie, dzień wyborów oni wsiadają w autobusy i jadą głosować, no bo nikt nie będzie sprawdzał ich dokumentów. O to chodziło demokratom. I teraz rozumiemy, dlaczego pan Biden w tych pierwszych 100 dniach. Otworzył granice. No bo to są właśnie ci wyborcy. Oni by milionami dotarli, już jest milion na granicy i czeka. Dotarli i wtedy, kiedy nie potrzeba żadnych dokumentów, no to tylko ich zapakujemy w autobusy i przyjadą głosować. W przyszłym roku są wybory. I teraz wracamy do strategii Partii Republikańskiej. To potrwa chwilkę, dosłownie, także jaka jest. Mnie się wydaje, że Partia Republikańska i chyba Donald Trump przede wszystkim ma tam przeważający głos, oni chcą wybrać wy wybory w przyszłym roku, w 2022, bo w przyszłym roku są wybory do obu izb kongresu. Czyli wymieniany jest cały. Ten, cała izba niższa, czyli izba reprezentantów i wymieniana jest część, jedna trzecia Senatu, bo im się kończą kadencje, oni mają sześcioletnie kadencje i tam się nie wymienia na raz wszystkich. Czyli jeżeli republikanie by wygrali obie wyspy, to, obie izby, to praktycznie sparaliżowaliby administrację Bidena, sparaliżowaliby Biały Dom. On by musiał być tylko tymi ustawami prezydenckimi, które różnymi tam Drogami chodzą. To jest i teraz ta cała ich strategia zakłada. Dlatego to jest chyba przekładane wszystko na, na przyszły rok. Jaki cel jest ważniejszy? To, co mówiłem do ojca, właśnie przed chwilą. Czy to jest rozbicie, lub przynajmniej spacyfikowanie Partii Demokratycznej? Myślę, że właśnie to. To jest główny cel. To można tylko osiągnąć, jak się ma opanowane obie izby kongresu. Teraz co mają na ręku Republikanie, żeby to zrobić? Przede wszystkim mają raport tego Raklifa, o którym mówiłem. On się nie pokazał, ale Republikanie go mają, a w tym raporcie jest bardzo dużo, mają dane wywiadu wojskowego na, wpływ, na temat wpływów Chińskiej Republiki Ludowej na wybory w 2020 roku. Mają dane wywiadu wojskowego na temat zależności rodziny Bidenów od pieniędzy Komunistycznej Partii Chin. Mają wyniki wtedy audytów w kolejnych stanach USA. Jeżeli te audyty, czyli ponowne przeliczenie głosów, pokażą, że było wy, wy, ten to jest, mają atut na rynku, że było oszustwo. Mają listę obywateli, w, 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 obywateli USA wspierających pracę nad bronią biologiczną w Wuchen, w tym szefów high tech. Mają wygrane wybory do kongresu USA. To, co powiedziałem przed chwilą, że obie izby przejęli. Mają poparcie Pentagonu, czyli US Army. I mają poparcie narodu amerykańskiego, no bo już ten list admirałowie i generałowie po to wysłali. Teraz mają takie coś na rynku. Mając takie coś na rynku, czy można się pokusić o rozbicie Partii Demokratycznej? Ja bym powiedział, że może nie tyle rozbicie Partii Demokratycznej. Spacyfikowanie na tyle partii demokratycznej, żeby ten lewacki odłam partii totalnie zniszczyć. Żeby ta partia demokratyczna wróciła do swoich korzeni sprzed 100 czy 150 lat, kiedy powstała. Żeby była partią, która dba o interes Stanów Zjednoczonych i jego obywateli. My prawdopodobnie przez te następne miesiące będziemy świadkami. Jak się ta strategia odbywa, i kolejne etapy są wdrażane. Proszę zauważyć, że ostatnie, te, to się nazywa Magaralies, czyli te Make America Great Again, te wszystkie te spotkania, co ostatnio się odbyło w Ohio, a teraz w Sarasota, to pokazuje, jak rośnie, jak w jak wielkim tempie. Rośnie poparcie narodu amerykańskiego dla Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej. I jeżeli jeszcze jemu się uda tych zdrajców wyciąć z partii republikańskiej, to myślę, że w 2022 już będziemy mieli jasną sytuację, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, kto tu jest Górą, czy Republikanie, czy demokraci. A w 2024. Moje takie, takie założenie jest, że Donald Trump będzie prezydentem, a gubernator Florydy będzie wiceprezydentem. I wtedy, według mnie, Ameryka znaczy nie wróci już do tego, co było, ale wróci może do tego, co chcieli ojcowie, założyciele Stanów Zjednoczonych. Panie Andrzeju, ta historia jest niesamowita. To, co się dzieje, no, obserwuje Pan wnikliwym tutaj okiem, no ale to czas pokaże, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Jednak trzeba mieć tą nadzieję, tą ufność, że jednak prawda zwycięży. Trzeba, i bo, bo mieszkamy w tym kraju. Tak jak mówię, ja 44 lata jestem obywatelem. Nigdy nie byłem zwolnikiem jakichkolwiek czerwonych, a już zupełnie nie komuchów. Za dobrze to znamy z doświadczenia. Tak, bo znam to doświadczenia, przeżyłem swoje w PRL-u i moim takim jest życzeniem, żeby to, co powiedziałem, żeby się ziściło, żeby to tak przebiegło, żeby wreszcie Stany Zjednoczone znowu stały się tym wiodącym państwem, przykładem dla innych, a jednocześnie tą oazą wolności. I ufamy, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy pana kapitana jachtowego Andrzeja Piotrowskiego, który nie tylko z pasją y, mówi o y, rejsach, o żeglowaniu, ale również o polityce. Ja z Państwem się żegnam. Dziękuję za wspólne bycie razem. Życzę wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże. Szczęść Boże.